No siemka z tej strony, Zanca, no to będzie evencik, znaczy bardziej gra piłka nożna u Matelola. Jesteśmy na brodaci.net na wersji 1.14.4 Survival. Ja tu będę jako komentator, a Matelol będzie jako sędzia. Tutaj ludzie będą biegać, będą łódkę trzepać i kurcze będą bramki zdobywać, także zapraszam serdecznie. Zawodnicy tu przyszli się witać, powinni już iść do boksu, ale coś im tu nie wychodzi. Chcą chyba być, kurczę, na tutaj filmiku, mają parcie na szkło. Jakby co, będę mówił bardzo szybko, bardzo głośno. Chcę, żeby to wyglądało jak prawdziwy komentator. Dobrze. Kuba to ziomuś już pozdrawia YouTube. Chyba wie, że to jest nagrywane, ale co tam, nie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że kurczę będę tutaj w stanie patrzeć, kto ile tutaj ma tych bramek, bo coś mi się zdaje, że nie będę ogarniał. Ale co tam, dobra zabawa. Metanol zaczyna, będzie wypuszczał, proszę bardzo, tutaj ludzi. Zawodnicy wybiegli, sześciu na boisku i kurczę, jedna łódeczka, proszę bardzo, sześć ludzi, sześć odmiennych charakterów. 6 stylów walki albo stylów gry. Jak to woli, jest dwóch bramkarzy. Jest, kurczę, widzicie, kto tu jest buraczany. Już leci, już poszła łódka. Tutaj leci, nic nie widzę, nic nie widzę. Dajcie ją na drugą stronę, dajcie komentatorowi coś obejrzeć. A już się zawodnik wycofał. Co tu się dzieje? Chyba jest out, chyba jest out. Proszę bardzo, łódka położona. Gdzie jest łódka? Gdzie jest łódka? Ja nie wiem, nie coś ja jej nie widzę, nie wiem, wy ją widzicie. Co jest grane? Już jest 1-0? Nie ma 1-0 jeszcze. Zapomniał coś za ktoś. Leci łódka, ale jak poleciała, nie? Co tu się dzieje? Zaraz będzie 1-0, zaraz będzie 1-0. Czy biała drużyna, albo biała. Oj, ty. Lak. Jest jak nic, lak. Albo łódka, jak ona lewituje, Boże kochany. I poleciała z powrotem łódka. W silną dal. Ale trudno. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. To nie może się tak skończyć. Tu musi, ja chcę wyniki, gole. Widzowie są gole, już tutaj trybuny aż szaleją normalnie, energia rozpiera ludzi. Lecimy. Proszę bardzo, poleciała łódka. Łódka leci. Gdzie, czy będzie gol? Czy będzie gol? A muszę tu nadążyć. Boże, już jest przy słupku. Czy ta łódka jest przy słupku? Nie, jest na środku. Znowu leci pod pole bramkowe czarnej drużyny. I chyba znowu out. Co tu się dzieje? Jakie to emocje? Widzimy, jakie emocje mają zawodnicy po machaniu tym. Tutaj tymi kijami czy mieczami, bo o będzie, jest, była szansa, kurczę, zawodnik białej drużyny miał szansę na strzelenie gola, ale nie, leci teraz pod białą bramkę, pod bramkę białych, o poleciała przez cały stadion praktycznie, przyleciała łódka, Boże kochane, jakie te miecze są OP, nie, tu leci wszystko, każdy jeden miecz ma odrzut dwójkę, jakby co. Co to znaczy, że łódka leci dalej wyżej i w ogóle spida dostaje, proszę bardzo, łódka lewituje. Tutaj walczą zawodnicy. I gol, proszę bardzo, przecież był jeden tam, ja nie był gol jak nic przecież. A bo nie wiem, no kurczę, jeszcze sędzia nie dał, nie dał gola. O, ale walka, ale walka, ale walka. No i kurczę, jest. 1-0 dla białych, 1-0. Muszę sobie zapisać. Kurczę, komentatorzy też sobie zapisałem, tylko że ich nikt nie obserwuje w tym momencie. Bieli, biali i czarni. 1-0. 1-0 dla białych, dobra, lecimy. Ale kurczę, i teraz 90 minut, nie, weź tak gada, ja cię kurczę, ci komentatorzy, naprawdę już mnie gardło boli od tego gadania. Dobra, jest szybka, szybsza akcja, jest szybsza akcja, ale już drugi gol, nie? Ale to kurde, zawodnicy widzę, ja tu 2-0 właśnie widzę, nie? 2-0, kolejny gol. Kurczę, miejsce na kartce mi się zaraz skończy, nie? Ale co tu się dzieje? Już walczą zawodnicy między sobą, już pretensje, który tam coś zrobił niedobrze. Ale nie, moim zdaniem to wszystko poszło dobrze, po prostu to skill. Skill 2-0, proszę bardzo. Mecz, czy mecz już się skończył? Tak jest, drużyna biała wygrała tutaj pierwszy mecz, 2-0. Tutaj widać wyniki u tutaj gospodarza, tutaj całego tego przybytku jest do dwóch goli i następna drużyna leci. Jest drużyna zielona i drużyna brązowa, powiedzmy, czy to róż jest bardziej, powiedzmy to jest, no różowa, no jakby nie patrzeć, panowie jesteście w różu, nie? Nie ma co się tu wstydzić, różowy też fajny kolor. Dobra, lecimy dalej, bo tu kurczę, tutaj techniczny sędzia biegnie przy linii, a zaraz będzie rzucona,
Zaraz będzie rzucona łódka. Teraz tylko ostatnie zasady. Kto jest bramkarzem u zielonych? Nie ma bramkarza u zielonych. Nikt nie będzie pilnował. Nie mogą się chyba dogadać, chłopaki. No, trudno. Teraz no, kto tutaj zdobędzie pierwszy gola? Kto wygra? Takie emocje. Dobra, poleciała łódka. Już jest przy bramce zielonych. I już, proszę bardzo. Czy będzie bramka? Czy będzie uznana bramka? Chyba już jest uznana bramka. Tak, coś mi się zdaje, że jest uznana brameczka. Jest uznana. Proszę bardzo. Zieloni 0-1 przegrywają. Różowi, kurczę, mają 1-0. Co tu się dzieje? Jakieś niesmaski, jeden z drugim tutaj sędzia coś mówi. Jakieś takie opinie daje. No ja tu się będę wtrącał do sędziego. Sędzia ma zawsze rację. Sędzia jak administrator na brodatek, pamiętajcie. 1-0, ale poleciała ta łódka, zaraz będzie 2-0. Ale szybki mecz. Myślę, może jakaś dogrywka czy coś. Dajmy szansę zielonym. Widzę, że to ostra walka leci. Ta łódka tutaj lewituje, nawet nie widzę tej łódki. Gdzie jest łódka, nie? Gdzie jest łódka? Nie widzę łódki. Co tu się dzieje? Kurczę, zaraz będę musiał się napić chyba herbatki, bo mnie gardło pada już naprawdę. Co ta szybsza akcja? Już jest, już pole bramkowe. Nie, łódka jest z powrotem na środku. Gdzie jest łódka? No nie widzę. O, pole bramkowe, ale tym razem u zielonych. A jak to szybko zwrotne akcje są. To jest dużo więcej emocji niż w prawdziwej piłce nożnej. Tylko piłka nożna to tylko w Minecrafcie, pamiętajcie. Leci, ale fajne eventy, polecam. Zaraz będzie 2-0. Nie, kurczę, wybita jest łódeczka. Łódeczka wybita. Leci na środek, a nie wróciła. Co ona takie, kurde, dziwne fiksy ma? Zieloni próbują, walczą. Walczą, żeby, kurczę, drugiego gola nie było. Walczą każdy, ile można. Jezus, wskoczył już aż jeden z zawodników. Chciał przytrzymać butem tą łódeczkę. Nie udało się, znaczy udało się, wybił ją, ale już z powrotem jest ta przecież łódeczka. Nic nie widać, muszę się trochę odwrócić. Poleciała łódeczka na sam środek z powrotem. Próbują różowi wybić, żeby tylko gola nie strzelił do tej ich bramki, ale ta łódka lata. Jest, widzę, zacięta, równa walka, mimo to, że zieloni już jednym golem przegrywają. Łódka poleciała praktycznie po drugiej stronie boiska z powrotem. Chwila oddechu, dobrze, lecimy dalej. Szkoda, że nie ma drugiej. O, lubi tu łódka podleciała, widzieliście to? Ale jaja, nie? Leci łódeczka w drugą stronę. Już jest porodem u zielonych, nie? Ile to emocji, nie? Ci ludzie, co tam biegają, ci zawodnicy tutaj, strongmeni wręcz można powiedzieć, jak tu, ale próbują wybijać jak najdalej od swojej bramki różowi. To jest dobra strategia. Widzicie? Jak to lewituje tutaj ta łódka, nie? Trzeba ją zrzucić na dół. I znowu lewituje u góry. Kurza, stopa. I znowu, patrzcie, nie? Już do zielonych. Nie będzie... Czy jest bramka? Zaliczona? Jest bramka? Jest chyba bramka. No, coś mi się zdaje, że tu można ją zaliczyć. 1-1. Zieloni, różowi idą łeb w łeb. Widać, że tu jest naprawdę bardzo duży poziom. Wysoki poziom tutaj zawodnicy mają, prezentują. To normalnie zawodnicy pierwszej klasy, mimo to, że pewnie pierwszy raz grają ze sobą, ale dogadują się tutaj bardzo ładnie. Zresztą jest 1-1. Lecimy do dwóch, tak jak tutaj. Metan, jak 1-0? Jak 1-1 chyba. Halo, moment, co jest grano? Czyżby się sędzia pomylił? Zaraz zobaczymy, może nie była... A, jest 1-1, myślałem, że już pierwsza bramka nie jest zaliczona, może jakiś faul, może fal start, nie wiem. Kurczę, sędzia ma zawsze rację, pamiętajcie. Jest 1-1 póki co. Następna bramka. Kto strzeli bramkę, ten zwycięża. Jest tylko jedna szansa, pamiętajcie. Już ale tu jest walka. Zieloni wybijają swoje bramki. Lecą prosto pod bramkę różowych. Różowi się nie dają. Wybijają tą łódkę. Łódka leci. Potem jest na środku. Walka na środku pola. Leci. W sumie lewituje ta łódka. Nie wiem, zniknęła gdzieś znowu. Co tu się stało? Znowu faul? Co jest grane? Żółta kartka czy czerwona kartka? Nie wiem. Zaraz chyba kolejna. A bo łódka się zniszczyła, mu jest taka opcja w końcu, nie? To tylko łódka. Może się coś zbagowało. A potem się odbaguje i się okaże, to 50 łódek, kurde, się znajdzie nagle. Nie wiem, chyba to gospodarz sędzia. Sędzia, gospodarz poszedł po kolejną łódkę. Zawodnicy czekają. Niecierpliwi. Głodni zwycięzca. Zwycięzcy. Do wygrania, przypominam, tutaj zwycięzcy mają 10 włosów. Nie wiem, jak podzielą między sobą, pewnie drużynowo, że jedna drużyna dostaje 10 włosów, więc 3 włosy wychodzi na głowę. Proszę bardzo, leci, nie widzę ników, jest trochę za daleko, wy możecie już, o tutaj bliżej widać niki, trochę lepiej. Leci ta, kurde, łódeczka, ale walka zacięta, widzę, że tutaj zawodnik
zielonych, tu jest ogarnięty nieraz, musiał tutaj już grać, nie piesza jego tutaj nienowizna, że tak powiem, w tej gry. Co tu się dzieje? Łódka lata nad głowami, nie? Co tu się dzieje? Jest już pod bramką zielonych. Szybsza akcja, podanie, Ronaldinho, nie, już jest pod różowych. Tylko jedno taknięcie i proszę bardzo, już zieloni, kurczę, 2-1 wygrywają, ale była akcja. Jak ta łódka latała z lewą na prawo, naprawdę walka była przednia. Proszę bardzo, ktoś mi tu strzela we mnie, próbują we mnie strzelać, próbują komentatora zabić. Siema, widzę cię, obserwuję cię. Kurczę, no niestety przegraliście teraz, ale walka o trzecie miejsce, nie? Możliwe, że jest walka o trzecie miejsce. Nie wiem, jak tu gospodarz tu zarządza tym, ale coś mi się zdaje, że... nie strzelać mi tam we mnie, panowie, co wy? Ja rozumiem nerwy i w ogóle, ale ten... Teraz walka o pierwsze miejsce, tak? Jest, lecą szarzy z zielonymi. Tutaj będzie, to jest tylko walka o mistrzostwo, pamiętacie, o mistrzostwo. Mistrzem może być tylko jeden, co wy tu strzelacie? No, ale nie o takie weźmy Polskę, żeśmy walczyli, panowie. Tak nie wolno. Już walczą, nie? Ja bym tu, nie, panowie, tak nie może być. Finał do trzech, do trzech bramek, proszę, lecimy. Łódka już jest w polu, już znowu, kurczę, ktoś tu próbuje cheatować, nie ma cheatowania. Kurczę, mam nadzieję, że administracja tego nie zobaczy, bo dostaniesz chłopie, dostaniesz za to, nie, bana za ten łuk. Ale co tam, nie? Trzeba ryzykować, życie na krawędzi. Lecimy dalej, gdzie ta łódka? Łódka jest na środku, już pod bramką zielonych. Zaraz, tylko jedno patnięcie i będzie zaraz gol. Nie, jednak jest znowu na środku, ale leci z powrotem pod zielonych. Żółci nie dają za wygraną. Żółci tutaj, proszę. Żółci, biali chciałem powiedzieć, czy szarzy, biali bardziej, niech będzie biały. To jest bardziej do białego podobne, jak ta łódka lata, nie? Zieloni nie dają za wygraną, tu się już bramkarz, goalkeeper, kurde, cofa. Wybij to, dobrze jest, dobrze poszło, wybite. Jest przy aucie, czy jest aut, nie ma autu. Ale kurczę, zaraz będzie wybicie, jaka tam walka, ilu zawodników naraz? Pięciu, tutaj goalkeeper, to nie jest goalkeeper, tu jest goalkeeper. Goalkeeper z łuku strzela. Kupaniutki. Dobra, lecimy. Jest na razie 0-0. Leci. A jak się włączył? Próbuje. Co on tam wyczynia, nie? I nie ma łódki. Łódkę w ciało. Albo wytepał się człowiek? O co chodzi? Czemu jest tylko 4 zawodników? Powinno być 6. Czyżby kogoś wyrzuciło z serwera? Możliwe. Za lewitowanie pewnie. O, leci łódka z powrotem. Czy jest gra wznowiona? No chyba tak, bo wszyscy tutaj walczą. Walczą, proszę bardzo, jest 3 zielonych i 2 białych. Gdzie się podział biały zawodnik? Czyżby go wyrzuciło? No muszą co panowie teraz we 2. Ale strata. Czy dadzą we 3? Czy we 3 mają tutaj przewagę? Ale czy biali sobie dadzą radę? Bo jest ich tylko 2. Proszę bardzo, już jest 1-0, nie? Już znalazł się trzeci biały, nie? Trzeci biały się znalazł. Musiało go wyrzucić. No niestety. Proszę bardzo. Jest już 1-0. Proszę bardzo, zieloni 1-0 z białym. Ale już leci. Oj, się zniszczyła łódka. A szkoda już, bo już leciała pod bramkę zielonych. Byłoby 1-1. Ale widzimy, że jaka tu walka. Proszę w sędziego tylko nie strzelać. We wszystko tylko nie w sędziego. Łódka jest potrzebna. Łódka tu leży na dole. Już ktoś zgarnął łódkę. Proszę oddać łódkę. Kurczę, łódka musi lecieć do brameczki. Ktoś musi wygrać. Ktoś musi zgarnąć te oto piękne włosiki. Nie ma za darmo. Czy włosy dopiero jak... Tylko wygrany dostanie włosy. W sumie nie wiem, czy to jest. O, już kolejny próbujmy tepać. Nie będę tepał. Nie ma nawet takiej opcji. Lecimy dalej. Lewy sierpowy leci. Nie, żartuję. Już pod bramką zielonych leci. Tutaj pięknie. Patrzcie. Leci. Jak ta łódka śmiesznie lata. I tylko jedno pacniecie. Ale wybite. Jezu, co ja zrobiłem teraz? Boże kochany, to chyba jakieś napisy były, czy coś. Coś się technikowi porąbało. Nie, ten ekran włączył. Co jest grane? Popatrzmy. Ale już była pod zielonych, już tylko jedno patnięcie, bo było 1-1. Jak to szybko leci? Czy będzie 2-0? O, proszę bardzo, jest 2-0. Zieloni 2-0 wygrywają nad białymi, nie? Już jest tutaj naprawdę. Widzicie, jaka szybka. Stamtąd tylko poleciało. Pak. Kurczę, to normalnie Ronaldinho. 2-0 już wygrywają. Jeszcze tylko jeden. Jeden jak zieloni wtrącą jeszcze tylko raz tam wódeczkę w tą brameczkę i już wygrywają. Będzie 2-0 jest póki co, jest póki 2-0. Zobaczymy, czy dadzą radę. Czy rzuci, może rzuci biali, może wybiją, może kurczę wbiją jeden, może odratują. Leć do tej bramki, stary, tam jest bramka, musisz ją tylko tam wcisnąć. Udało wam się poprzednim razem, przecież wygraliście z czarnymi bodajże. Teraz tylko zieloni muszą jeszcze tylko jedną wbić i cześć.
ale widzę, biali się nie dali, ja widzę te nerwy i widzę po ich oczach, tutaj kurczę, po ich mieczach, po walce, po bieganiu, nie dają się, nie dadzą, tutaj jest wygrana bardzo duża. Proszę bardzo, zieloni próbują, ta łódka się zaraz zniszczy, nie zniszczyła się, proszę bardzo, lecimy, już jest z powrotem na środku, chciałem powiedzieć, że jest pod bramką zielonych, nie, jest pod bramką białych, naturalnie. Podoba się, no kurczę, zobaczysz Filip, to się złapiesz za głowę, zaraz będzie 3-0, będzie 3-0 czy nie będzie, czy łódka wybita, proszę bardzo. Panowie, co tu się dzieje, wybita z powrotem łódka, jest pod bramką zielonych, nie, teraz na środku bardziej na środku, ale już walczą biali o tą jedną brameczkę, proszę bardzo, czy będzie brameczka, ale z powrotem na polu karnym, jest już pole karne zielonych, ale wybite, czy będzie wybite, nie walczą dalej, już jest wybite, bo już jest pod polem karnych białych, a łódka lata, ja myślę, że tam administrator po prostu ją podnosi i sobie ja robię, ale nie wiem, zobaczymy, o, patrzcie, już przy zielonych, u zielonych jest, no coś takiego, o kurcze, leci pod bramkę białych, zieloni walczą, widzę tutaj tygrysy same są, nie, naprawdę, lecimy, ta łódka, ale to jest walka, widzicie tą walkę, już się biali wracają, bo widzą, że coś nie tak, wybić ją, Jezus Maria, już jest, zaraz będzie chyba 3-0, już niewiele brakuje, wybić ją, panowie, wybijcie ją, jak najdalej, najlepiej od razu w bramkę, ale nie, o kurcze, znowu była szansa dla zielonych. Kurcze, teraz biali z powrotem. Atakują, biali w ataku. Teraz w defensywie. Tutaj widzę, że tutaj w czerwonym kapeluszku człowiek to, kurcze, tu jest naprawdę ogarnięty. No i walczą, nie? No w ten sposób, panowie, to nie zdobędziecie gola, nie? Żadni. O, widzę coraz bliżej. Próbował, kurcze, przepłynąć sobie łódeczką. Nie udało się. Próbują teraz pole karne u zielonych, łódeczka tam zawitała, może na dłuższy okres, może będzie wybita, myślałem, że już będzie ostatni finałowy, trząśnięcie będzie 2-1, ale nie, chyba jakiś lag. Jo, lag był, albo ja mam laga, albo tutaj panowie, nie wiem, mam nadzieję, że to nie u mnie. Łódka wybita z powrotem w narożnik, leci, kurde, jest na środku, ale coś mi się zdaje, że ta łódka częściej przybywa pod polem karnym u białej drużyny niż u zielonej, ale co tam? Walka jest, to jest bardzo dużo emocji, patrzcie jak ta łódka lata, w tą stronę jest, łódka jest bliżej mnie teraz, jest teraz na środku pola mięce, nie, już jest na polu u zielonych, kurcze, leci na środku, ale to jest walka, patrzcie, ostatni, tylko zieloni jedną wbiją i od razu wygrają, tyle osób do wygrania, i jest znowu narożnik, ale to jest walka naprawdę, i o, już prawie tylko wykończenie by było i biali by mogli zdobyć gola, ale to nie ma tak łatwo. Protem jest na polu karnych, ale zieloni walczą, ktoś miecz zgubił, ktoś ze swoim mieczem diamentowym tam lata, biały, no nie wiem, ze swoimi mieczami biegają, nie chcą drewnianych, kurczę, co tu się dzieje, bo każdy z zawodników dostał, albo nie wiem w sumie czy ci też dostali, nie wiem czy tyle starczyło tutaj mieczy, ale popatrzmy dalej, diamentowy miecz, też fajny miecz, i sam raz do uwalenia łódki, nie? Lecimy dalej, już znowu z powrotem pod polem karnym żółtych, białych, przepraszam. Lecimy dalej, ale ta łódka już jest u zielonych. Już jest u zielonych. Goalkeeper za tutaj coś tam robił, wybił tą piłkę, zapewne to jest za jego sprawka. Lecimy i zaraz będzie wybita piłka spod bramki. Ale tu jest walka, ale walka. Już z powrotem jesteśmy przy polu karnym u białych. Biali nie dają, gdzie jest ta łódka? Znowu chyba została wybita. Na środku, proszę bardzo, gdzie poleci łódka? 3-2, a i tak tych dwóch zielonych dało radę. Została wybita pod pole karne do białych. Zobaczymy. O, już jest prawie pod samą bramką i wybicie czy nie wybicie? Udało się? No niestety mi się zdaje, że to jest już dla białych koniec. To jest już trzeci gol. 3-0, proszę bardzo. Co tu więcej powiedzieć? Jest 3-0. A co to znaczy, że wygrali zieloni? Gratuluję, to chyba już był ostatni mecz. Ostatni meczek. Tak jest, coś mi się zdaje. Wszyscy wracają. Nie wiem, czy to jeszcze będzie o trzecie miejsce, ale coś mi się zdaje, że zieloni właśnie wygrali dwa mecze z rzędu, a moim zdaniem to już może oznaczać jedno, że dostają włosy. Nagrodę, proszę bardzo. Czy ja będę widział, jak dostają nagrodę? Podlecimy tu bliżej, proszę bardzo. Czy każdy z nich, czy uczciwie się podzielą? Czy 10 włosów dostanie, czy... Jak to wygląda? Raz, dwa, trzy. Każdy staje po 3 włosy, tak jak powiedziałem. Raz, dwa, trzy, dokładnie, drugi zawodnik, Pieznisa, proszę bardzo, i kolejne 3. Każdy z zawodników dostał po 3 włosy, czyli w sumie 9. Łatwo, no,
10 bossa ciężko się rozstrzyc, kto go dostanie, czy ktoś go nie dostanie, bo no nie rozedrzesz bossa na trzy części. No co byś nie zrobił, tego się nie da zrobić po prostu. Dobra, gratuluję oczywiście tutaj zawodnikom z zielonej drużyny. Już nie mają strojów na sobie, ale co by nie zrobić, to są wygrani. Bardzo piękny mecz, także gratuluję. Tutaj widzicie, kto wygrał meczyk. Już pozdrawiają. Matelol, proszę bardzo, pozdrawia YouTube. Kuoshi pozdrawia, Kuba to ziomuś, Kuoshi, wszyscy pozdrawiają. Siema, siema, będziesz na YouTube, stary, będziesz słabny, nie? Mówię ci, będziesz sławniejszy od Berteza, jak nic, nie? Piękna rzecz. O, ty, coś jeszcze dostałem. To, dla komentatora ostatni, może być. Ja tu będę wpadał, nie? Dobra. Tak jak mówię, tutaj zawodnicy się spisali, moje gardło cierpi, ale nic z tego, nie przestanę gadać. Naprawdę, mam nadzieję, że wam się podobało taki odcineczek, taki komentatorski. Zawsze chciałem taki zrobić, tak naprawdę, jakoś nie miałem okazji, bo nikt nie robi eventu akurat, a jakoś tak, kurczę, nie znałem osób, które robią eventy. A tu się mnie człowiek zapytał, za co nam może ci event zrobimy, nie? Popatrzysz, jak to wygląda i w ogóle, nie? Czemu nie? Czemu nie? No kurczę, i macie taki fajny filmik, zobaczcie, jak to wygląda. Loża dla VIP-ów, proszę bardzo, komentatorska. Idziemy tutaj z człowiekiem. W sumie nie wiem po co, ale co tam. Auć. 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 Mam coś do jedzenia? Zaraz muszę coś zjeść. I tu, proszę bardzo, są OX-y. Naprawione wszystko, czyli zostanę zgładzony przez lawę latającą. Yeah! A, patrzcie, też OX-y chodzą. Cacy, tutaj się... No tak. No tak. No nawet gdybym ja nie wpadł, to wiecie, nie? To nie byłbym sobą. Dobra, ja już tu zakończę, nie? Bo to miało być o piłce nożnej, także... Cześć, nara, strzałeczka, dajcie znać, że taki filmik wam się spodobał. I co? Pozdrawiam wszystkich naturalnie, dawajcie lajki. Dawajcie pomysły na może jakieś inne. Może macie własne arenki, to zapraszajcie, się dogadamy. Może podobny filmik będzie, a sami tam, nie? Także cześć, nara, strzałeczka, mam nadzieję, że się podobało. Z tej strony był Zancano. To był Matelol, czyli tutaj sędzia. Zresztą bardzo ładnie sędziował. I co? Why so serious?